Czekaj. Wiedział, co robi. Czekaj, bo nie widać głowy na pewno. Bo tu ma inne kąty. Czekaj, można poszerzyć, wiesz? Szerszy, wiesz, jest szerszy kąt? Czy nie? Nie da się. A nie. A tak jest okej. Okej. Dobra. Czy się nagrywa? Już się nagrywa. Na kupę? Już liczę. Nie. Tak? Aha, już teraz. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Jest, lecimy. Dzięki, że zauważyłeś. Właśnie, no, ten yoni mapping to jest część masażu, którą bardzo polecam, szczególnie parom. Jest to tak jakby bezpieczna, no, długoterminowa, ale jakby bez takich wielkich wybuchów emocjonalnych. Powolna droga, ale taka, no, bardziej bezpieczna, którą pary sobie mogą kontynuować w prosty sposób. No i też no, wytłumaczę wszystko, jak później będziemy masować punkt G. Jest to jakby najbardziej ekstatyczny punkt w ludzkim ciele, ale to jest też punkt, w którym jakby najwięcej tych emocji jest zebrana, tak więc jest to najbardziej uleczający punkt. No i jakby tego wam życzę, co nie? Żeby wyleczyć ten punkt, jakby jest to najpiękniejszy dar, jaki kobieta może otrzymać. No tak więc to jest ten plan na tą lekcję. Później jakby pytania, pewnie dużo pytań. Jakby mam esencję, jak ten wykład poprowadzić i będę sobie płynął z nią. Robię ten wykład parę razy już bardzo często. Wiem, co jest najważniejsze do powiedzenia. Jeśli macie jakieś pytania, chciałbym, żebyście zostawili je na później, bo prawdopodobnie może je na nie odpowiem i nie musicie nawet ich zadawać. Jednak jeśli czegoś nie rozumiecie, o czym mówię, jeśli potrzebujecie jakiegoś wytłumaczenia, żeby zrozumieć, to wtedy zadajcie pytanie, jeśli jest skierowane na tu i teraz, że możemy lecieć. W tym, o czym mówię. Ok? Ok, dobra. Więc tak. Lokalizacja punktów to jest łechtaczka. No, łechtaczka jest pod tym kapturkiem, to taka perełka. Później trochę więcej powiem o tym, że to nie jest tylko ta perełka. Zrobię jeszcze jeden rysunek później. Tak więc tu na tym rysunku jest tu. Punkt G jest bardzo blisko wejścia do joni. I bardzo łatwo go rozpoznać poprzez różnicę w dotyku. Cała powierzchnia joni jest jakby gładka i taka, no, nic tam nie ma, jest po prostu joni. Poza punktem G, który jest blisko wejścia, i poza punktem M, cervix, szyjka macicy, co jest też masażem szyjki macicy, szyjka macicy, punkt M jest bardzo głęboko, punkt G jest bardzo płytko, tak więc no, jest ta różnica. I punkt G możemy poczuć, że to jest jakby taka powierzchnia chropowata.
Czasami możemy to poczuć jako taka siateczka, albo jakby orzech włoski, albo jak taki guziczek, albo nawet rana. Jest to powierzchnia inna niż ta cała powierzchnia joni. Czyli jak kobieta siedzi do mnie twarzą, jeśli zegnę moje palce, to i wsadzę palec tak do pierwszego kłykcia, 2-3 centymetry, to prawdopodobnie będę mógł poczuć ten punkt G. Oczywiście kobieca anatomia jest bardzo różna i czasami w niektórych kobietach, przeważnie wyższych, może być ta joni trochę dłuższa, czyli te dystanse są trochę dłuższe, czasami może być trochę bliżej. U niektórych kobiet jest nawet, jesteśmy w stanie nawet zobaczyć punkt G, jeśli joni się otworzy. Ok. Następnym punktem, który jest, to jest właśnie ta szyjka macicy, która jest nazwana punktem M. Nazywa się punkt M od dźwięku przyjemności, który kobieta wydaje, kiedy czuję ten orgazm. Jest to punkt bardzo głęboko w joni, na końcu joni. I tak jak widzicie na tym rysunku, on trochę się cofa, jakby tak właśnie szyjką macicy, w kierunku wejścia. I jakby można go rozpoznać poprzez takie kółko. Jak zaciśniemy pięść, to no, podobnie można czuć, jak te kółko tutaj w pięści. Jeśli jest otwarty ten punkt, niezablokowany, to te kółko może być miękkie i wręcz otwarte. Nie wsadzamy nigdy tam palców, nie jest to wskazane. Jeśli jest zablokowany, no jest bardziej twardy i no jest zamknięty. To też jakby się zmienia od cyklu menstruacyjnego kobiety. I tak jako ciekawostkę dodam, że jeśli słyszycie czasami ktoś w waszej rodzinie albo przyjaciół próbuje bardzo mieć dziecko, a nie wychodzi, to czasami masaż i jakby dearmoring, odblokowanie tego punktu poprzez masaż joni profesjonalny może rozwiązać cały problem. Ok. Później mamy punkt U, który jest pomiędzy łechtaczką a cewką moczową, urinary hole, that's why jest nazwany punktem U. Masowanie w tym samym czasie z punktem G daje tak zwaną kobiecy wytrysk, co jakby ma z męskim wytryskiem wspólnego tylko nazwę. Opowiem o tym później, jak przejdziemy do opisu tych punktów. Następne punkty to punkt A, który jest bardzo głęboko na dnie joni po stronie brzucha, czyli dużo głębiej poza punktem G. Czyli jak kobieta jest siedzi do mnie twarzą zwrócona, to jak bardzo głęboko wsadzę palce i zagnę je do strony jej brzucha, to wtedy właśnie
możemy stymulować punkt A. Nie jest on rozpoznawalny poprzez powierzchnię. Jest powierzchnia taka sama jak na całej powierzchni Joni. Rozpoznajemy go poprzez reakcję kobiety. Jeśli ten punkt wymaga leczenia, to tak jak każdy punkt wymagający leczenia, będzie w nim jakby taki wyolbrzymiony ból albo jakaś emocja się pojawi. Jeśli jest już wyleczony i aktywny, możemy poczuć wspaniałą ekstazę. Właśnie to jest ten punkt orgazmiczny. Jak każdy punkt orgazmiczny, jeśli jest wyleczony, aktywny, to czujemy super ekstazę w tych punktach. Szczególnie w tych punktach tu wymienionych. Punkt E jest po przeciwnej stronie punktu A, bardzo głęboko w joni. Czyli przekręcamy nasze palce 180 stopni i naciskamy w stronę pleców, w stronę jakby odbytu i znowu poprzez albo wyolbrzymiony ból, albo przez piękną ekstazę możemy rozpoznać ten punkt. Emocja, która często jest spotykana w tym punkcie, to strach, która się uwalnia, jeśli się uwalnia, jeśli jest tam zebrana. Okej, to jest to jest na temat lokalizacji. Jeśli macie jakieś pytania gorące, tak? Jeśli... Chciałam tylko zapytać, czy każdy punkt ma swoją emocję, która jest do niego jakoś tak bardzo przypisana, czy to tak tylko po prostu tendencja jest taka? To znaczy, która... wiem, że z mojego doświadczenia spotykam się ze strachem, co nie? Okay. Jeśli, no. A smutek, tutaj smutek, co nie? Smutek, płacz, G, punkt G. Oczywiście złość też może się pojawić, ale no, głównie to jest wypłakiwanie się. Okej. Dobra. To lecimy dalej, punkt po punkcie. Tak więc najbardziej popularnym punktem ekstatycznym, głównie używanym jest to łechtaczka. Głównie znana jako ta mała perełka jakby wielkości ziarnka grochu, też jakby może wyglądać jak ziarnko grochu. Co najważniejsze jest to, że jest to jakby najbardziej czuły, delikatny punkt w ludzkim ciele. W tej małej perełce jest 400 tysięcy zakończeń nerwowych. Dla porównania, w głowie lingama jest połowa tych zakończeń nerw. Wszyscy mężczyźni wiedzą, jak głowa lingama jest delikatna na dotyk, na ból. To wszystko wam mówię po to, żebyście byli bardzo delikatni, bardzo ostrożni w jakby zbliżaniu się do tej perełki. Szczególnie jeśli nie znacie tej perełki jeszcze, nie znacie jej reakcji. Powoli, z wystarczającą ilością oleju delikatnie rozpoznajemy i czasami oswajamy z dotykiem. Czasami niektóre kobiety bardzo lubią bardzo taki mocny dotyk i czasami wręcz twardy i czasami potrzebują do tego czasu, żeby to, żeby jakby to,
otworzyć się na to. Często jednak kobiety wolą taki delikatny. To już zależy, co nie wiesz, to będziemy rozpoznawali w trakcie masażu, jak kobieta lubi być najlepiej stymulowana na łechtaczce. Tak. Mówimy bardzo dużo, że unikamy tego orgazmu łechtaczkowego. Jednak nie mylmy tego z unikaniem stymulowania łechtaczki. W tantrycznym masażu, zobaczycie jak będziemy robić to krok po kroku, instrukcję, używamy tego bardzo dużo. Jest to najszybszy sposób na obudzenie seksualnej energii w kobiecie. I jakby my pracujemy w tantrze z seksualną energią, pomaga nam to przejść przez ból, jeśli chcemy wyleczyć, pomaga nam to przejść przez wypływ emocji. Im więcej ekstazy, tym bardziej aktywujemy te punkty, bo nawet jeśli one są wyleczone, to czasami kobieta, żeby poczuć ekstazę, poczuć podniecenie punktu G, musi być na takim poziomie wysokim, prawie pod tym punktem bez powrotu, przez czasami 20 albo 30 minut. Czyli mężczyźni, przygotujcie się na piękną pracę dzisiaj. Czyli żeby poczuła przyjemność z punktu G. Tak, czasami potrzebuje, żeby zaczęła czuć, żeby aktywować ten punkt. Kobieta czasami potrzebuje być w wysokiej ekstazie przez czasami 20-30 minut. Stąd się bierze właśnie ta, jakby ten dylemat, że niektórzy mówią, że nie ma punktu G. Niektóre kobiety myślą, że nie mają punktu G. Wszystkie kobiety mają punktu G, tylko że no, w takich warunkach typowych, gdzie, jak powiedziałem wcześniej, 7 minut trwa penetracja, mniej niż 10 minut gra wstępna, no, kobieta nie jest w stanie aktywować ten punkt. Ok. Jeszcze dodam co do tego orgazmu łechtaczkowego. Tak jak wcześniej chyba powiedziałem, co nie, że 20% kobiecej populacji nigdy albo bardzo rzadko doświadczyła jakikolwiek orgazm, czyli nie doświadczyła tego orgazmu łechtaczkowego. Jeśli jesteś jedną z nich, co jest to prawdopodobieństwem, naucz się go doświadczać. Czy w tym masażu robimy dla ciebie wyjątek. Naucz się go doświadczać, poczuj się z tym wygodnie, znajdź sposób, żeby go doświadczać. Podoświadczaj go kilka razy, znajdź łatwość doświadczania go. No, ale jak mówimy, zapraszamy cię, żebyś nie została w przedszkolu całe życie, jak większość ludzi, a zapraszamy was wszystkich do Uniwersytetu Orgazmów, gdzie wszyscy mogą dojść bez problemu. Ok. Jeszcze taką ważną rzeczą co do łechtaczki jest że ta perełka, że ta perełka to tylko część łechtaczki. Tak naprawdę większa część, duża część łechtaczki idzie pod ciałem joni i tak jak widelec rozpościera się pomiędzy wargami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Do tego jak później też wam będę tłumaczył,
masowanie pomiędzy wargami, takimi długimi pociągnięciami, może być dla kobiety bardzo, bardzo podniecające i też no, wykorzystuje. Okej. To tyle co do łechtaczki. Teraz przejdziemy do punktu G, który jest następnym takim najbardziej znanym punktem. Czyli tak jak powiedziałem wcześniej, jest to punkt, w którym najwięcej emocji, szczególnie związanych z naszą seksualnością. Jakbym nie mógł poprosić o wodę, bo mi się skończyła, a zaczynamy gardło. Dzięki. A ja mogę nalać od razu. Okej, spokój, muszę tak. Dzięki. Okej. Ten punkt G, jakby wyleczenie tego punktu G, uważam, że to jest jakby największy dar, jaki Tantra Movement, jakie moje nauczanie może dać. Dalia. Najlepsze doświadczenie do... najlepsze doświadczenie do, dla kobiet indywidualnie, ale też jako kobiecości globalnie. Wyleczenie tych relacji w związku, ale także na całej ziemi. Tak więc dlatego zależy mi, żeby dać wam wiedzę o tym, doświadczenie, miejsce, bo no, to jakby mam nadzieję, wiem, że odmienia życie na no, 180 stopni. Wyleczenie punktu G jest jakby często najpiękniejszym życiem, dniem w życiu kobiet. Jedna z kobiet to określiła w ten sposób bardzo pięknie, dlatego to powtórzę. Jakby nie tylko pozbyła się tych krat w klatce, i jakby mogła wyjść z tej klatki, te kraty w tej klatce to były te uwarunkowania przeciwko seksualności, przeciwko mężczyznom, przeciwko penetracji, wstyd, wina. Nie tylko pozbyła się ich, ale jakby w tym samym momencie dostała skrzydła pasji, które są tą ekstazą, którą dostajemy w miejsce bólu, w miejsce tych emocji, które nas wstrzymują do doświadczenia seksualności w pełni. No i jakby no, kobiety mówią, że to jest jakby narodziny, no, nowe ja. To jest jakby odrzucenie, pozbycie się tych różnych rzeczy, które nas jakby limitują i właśnie dostanie tych skrzydeł pasji, co nie? To jest no, dla wielu kobiet, znam to z doświadczenia na warsztatach czy w masażu, jest to jeden z najpiękniejszych dni w ich życiu. Radość, w ogóle, no, to jest transformacja, to jest duża transformacja, to jest coś pięknego. Życzę wam dzisiaj to przeżyć. Okej, to jest ten punkt G. No, to jest, jak słyszeliście pewnie, orgazm punktu G jest jednym z najbardziej ekstatycznych orgazmów. Wiąże się on z czakrą serca, dlatego też smutek, emocje też wyrażają się poprzez leczenie tego punktu.
Połączony ze stymulacją punktu U, który jest pomiędzy trochę ponad tą cewką moczową i poniżej łechtaczki, daje tak zwaną tak zwany żeński wytrysk. Tak jak powiedziałem, żeński wytrysk i męski wytrysk ma tylko coś wspólnego nazwę. Dla kobiety jest to wspaniałym uczuciem doświadczać żeński wytrysk. Wręcz jest to jakby intencją masażu, żeby to przeżyć. Jeśli kobieta jest wyleczona w punkcie G, to jest to czysty orgazm i jak te wszystkie inne orgazmy innych punktów, to są tantryczne orgazmy. One sobie płyną coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej i przez te orgazmy nie tracisz energii, tylko zyskasz. Jeśli tracisz energię, to znaczy, że się zdarzył orgazm łechtaczkowy. No, czasami może się zdarzyć, że masz orgazm mieszany i z tym łechtaczkowym. To wciąż może być piękne przeżycie, które nie odmawiaj sobie, ale no... Uniwersytet. Staraj się, co nie, być w tym, co nie. Kobieta może... Z wytryskiem kobiecym jest wytryskiem energii, czy nie? Nie, nie, nie tracisz energii z tym. Może być jakby utrata energii, jeśli się zdarza w trakcie leczenia. I ten wytrysk kobiecy, jeśli kobieta się leczy i ma ten wypływ emocjonalny, to w tym czasie właśnie z wytryskiem dużo emocji też wychodzi. I wtedy, no, jeśli kobieta sobie tam płacze, popłakuje przez pół godziny, to oczywiście sam proces to kosztuje ci trochę energii. I po takim procesie no, jest dobrze jakby o siebie zadbać i tak dalej, ale ogólnie jeśli jest już wyleczona, no to ten, to nie, to daje ci energię, okej? Okay? Co zawiera ten płyn z kobiecego wytrysku i skąd się on bierze? No to jest płyn, nazywa się Amrita i jest to jakby złoty nektar. W przeszłości wojownicy dostawali ten płyn, żeby poczuć się silni i mocni. Od kapłanek tamtych. Ale co go produkuje? Co go produkuje? No. Produkuje go orgazm. Tak naprawdę do tej pory naukowcy się spierają, co i jak. Może zawierać urynę, ale nie musi. I no, bierze się tam, jest taki jakby pęcherz niemoczowy, ale obok jest coś takiego. I, no, tak, jakby nie? Woreczek na to. Jakby woreczek, co nie? Jak ten, smakuje? Jak smakuje? Smakuje dobrze. Czyli? Że to jest dość indywidualne. Dość indywidualne, dokładnie. Czyli nie wiadomo, co to tak. Tak, zależy też od orgazmu, co nie? Czyli to są po prostu nie. Płyny wewnętrzne, takie, w sensie tak jak mamy wydzielinę, w sensie, bo kobiety mają różne wydzieliny i jakby to jest ta wydzielina po prostu tylko skumulowana. To znaczy bardziej jak woda, co nie? To jest bardziej ten. Soki to nie są soki, wiesz, to nie są soki joni, które jakby te, jak jesteś pobudzona, co nie wiesz, to pomagają w, no, w odczuwaniu całego stosunku w piękny sposób, co nie? Jednak no. To jest jakby bardziej płynny, co nie wiesz, ta wydzielina, te soki, to jest
bardziej taki oleisty, co nie, taki lubrykant, a ejakulacja to jest no, taki płyn no, bardziej wodnisty, co nie, on nawet zmywa te soki, co nie, wiesz, i no, można to poczuć. Czasami może być wytrysk przez dwie krople, czasami może być do dwóch kubków. Okay. Nawet, co nie? Kobieta może mieć kilka tych orgazmów, wytrysków. Mogą być różne w stosunku co do ilości. Im więcej, tym lepiej. Szczególnie jeśli mamy cel na jakby wyleczenie kobiety i jeszcze wciąż coś tam jest na sercu, co nie? To z każdym takim wytryskiem te emocje wypływają też, co nie? I jakby kobieta ma wypływ emocji. To ja mam kolejne pytanie, jeżeli na przykład kobieta nie ma żadnych jakby tam, już tak powiem, do uzdrowienia rzeczy, to czy te płyny się tam dalej pojawiają? Tak, 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 oczywiście, okay. Co nie? To jest niezależne od tego, co nie? Pojawiają się wtedy bez emocji i z czystą ekstazą i to jest piękne doświadczenie. Nie tracisz energii, jest no, cudowne. Ale to pracuje przez cewkę moczową, bo drogi, nie wiem, ujścia tak. Tego. Tak, ale też jeszcze, tak, to jest jedna, jeden wytrysk. Jest kilka rodzajów tak naprawdę kobiecych wytrysków, co ja? To jest, no, są też jakby takie, no, małe ujścia w joni, co nie, które też tym płynom dają ujście, co nie? No, ale no, już, to już anatomia, co nie, ja staram się. Źródło wszelkich płynów. Tak. Ale to też jest związane w jakiś sposób z moczem, bo im więcej się pije płynu, im więcej się pije czegokolwiek, herbaty, wody i tak dalej, tym więcej tej wody potem wypływa. No ale to ma się mechanizm dla wody. Okej. Kochani, możemy sobie tu dyskutować, co nie? Chciałbym, żebyśmy dyskusję zostawili na później. Naprawdę, co nie, wiesz, jeśli pytanie nie jest takie jakby gorące, że nie rozumiesz czegoś i musisz jakby zapytać, żeby zrozumieć, żeby móc to dalej ogarniać. Jeśli możesz zostawić je na później, proszę, zostawmy je na później, bo inaczej ten wszyscy się tu pośpimy, co nie, wiesz, zanim dojdziemy do końca tej esencji, którą chcę wam przekazać, ok? Tak więc, okej. Co jest ważne co do żeńskiego wytrysku, to jest to, żeby kobieta tego nie zatrzymywała, żeby tego nie blokowała. Bardzo często kobieta blokuje to, rzekłbym, ze względu na trochę nie najmądrzejszy sposób, poprzez jakby blokowanie, bo nie chce zrobić siku. Co nie? Nie chcę poplamić prześcieradła, materacu i tak dalej. Jeśli jesteś w głębokiej ekstazie i nagle chcesz właśnie siku, to nie jest to siku, to jest wytrysk. Czy to zdarzy się, może się zdarzyć, szczególnie jeśli mężczyzna już jest w stanie robić tantryczny sposób uprawiania miłości, dłużej niż 7 minut, w trakcie kochania się. I jeśli czujesz, że nagle chce ci się siku, to nie jest to siku. Jesteś w dużym podnieceniu, to jest kobiecy wytrysk. Naprawdę, posprzątanie, wypranie, później prześcieradę materaca będzie warte twojej przyjemności. Daj sobie, odpuść. Tak jak jeśli robimy siku, co nie, to wypychamy jakby mięśniami. Tak samo jeśli to poczujesz na tej wysokiej ekstazie, wypchnij, daj temu wypłynąć. Naprawdę nie pożałujesz. Nie pożałujesz, gwarantuję. Tak więc pamiętajmy o tym, jeśli się to zdarzy kiedykolwiek. Okej.
To tyle na temat punktu G, punktu U. Tak więc idziemy dalej. Punkt M. Tak jak powiedziałem, jest on bardzo głęboko. Jest no, taką jakby szyjką, co nie, która często jest skierowana z powrotem do wyjścia. I no, charakteryzuje się jakby być takim kółkiem, co nie, wiesz. No tak jak powiedziałem, punkt M najbardziej skutecznym i najbardziej popularnym sposobem jest dwa razy na sekundę takie uderzanie. My to nazywamy hammering movement. Dlatego kobiety często, gdy są gdy czują ten punkt, chcą by je fuck harder, stronger, by je penetrować mocno, głęboko, bo to właśnie jest ten hammering movement. Ok, w ten sposób też można odblokować poprzez ten hammering movement. Ok, to jest na temat M, lokalizacji. No, no i tak, co nie? Będziemy w trakcie yoni mapping, będziemy stymulować tak dla odkrycia tylko poprzez masowanie tego kółeczka i takie powolne, co nie? Ok. No, te inne punkty, tak jak powiedziałem, no, nie ma tu czego dodawać. Czyli przejdziemy do następnej części tego wykładu. Jak robimy yoni masaż? W trakcie też będę poruszał temat wyleczania joni, na czym to polega, i później też skupimy się jakby na wgłębieniu tego tematu, o co chodzi w wyleczeniu, jak to prowadzić, jak to odbierać, jak to dawać, na co zwrócić uwagę, co jest najważniejsze. Najważniejsze, co z tego wykładu chcę, żebyście wynieśli, to jest to, że nie wciskamy naszego palca na siłę. Tak jak powiedziałem wcześniej, że większość blokad, które kobieta ma przeciwko seksualności w joni, większość powodów, dla którego joni potrzebuje tego wyleczenia, jest taka często nieświadoma penetracja, która no, była, joni była zmuszona do tej penetracji bez jej gotowości. No ten masaż jest po to, żeby wyleczyć, a nie powtarzać tą traumę. Czyli to jest bardzo ważne, że ja mam tutaj grupę i muszę wam dawać instrukcje po kolei, ale w momencie, kiedy wchodzimy w joni, to nie słuchasz moich instrukcji, ale słuchasz po pierwsze joni, czy ona jest gotowa. I jeśli nawet cały masaż, ja już będę tam opowiadał, ok, teraz masujemy punkt G i tak dalej, a ty cały masaż spędzisz na masowaniu i czynieniu jej gotową na otwarcie, żeby nawet do niej wejść, to będzie dużo bardziej lecznicze, jeśli no, w końcu nie wytrzymasz i ten palec tam wciśniesz wbrew jej woli. To wszystko jest, chodzi o to, żeby odbudować zaufanie, a nie znowu je stracić. Tak więc tak samo też kobieta jest ważne, żeby to nie jest, że o, teraz mam tylko okazję i muszę ją wyleczyć i no
wciskaj ten palec, co nie, wiesz, czy ten, nie czekajmy już, co nie. Nie. To jest też jakby odbudowanie zaufania do ciała, do umysłu kobiety za podejmowanie decyzji, które nie wspierały ciała. To często też kobieta, jej umysł, to często się dzieje z nieświadomości, nie ma się za co winić w tym wszystkim. Często kobieta zezwalała na tą bolesną penetrację, kiedy oni jeszcze nie była gotowa. Nie zażądała od mężczyzny, hej, pomasuj mnie, rozpieszczaj mnie te jeszcze 10 minut, jeszcze nie jestem gotowa. Daj mi jeszcze czas, nie? Więc te zaufanie też ma się jakby odbywać w środku, odbudowanie tego zaufania, ok? Nie ma żadnej presji, teraz dajemy joni jakby decydować o tym, co ma się zadziać i szczególnie o gotowości. To jest najważniejsze. Będę to powtarzał po raz kolejny w trakcie tego wykładu, bo jest to bardzo ważne. Okej. Neotantryczny masaż, ten masaż, który się teraz uczymy, jest masażem nie tylko joni. Nigdy nie robimy tylko joni masażu, ale masujemy całe ciało najpierw. Jest parę różnych wersji neotantrycznego masażu, a wręcz czasami masażyści sobie kreują swoją własną. Mój Tantra Movement masaż jest moją wersją neotantrycznego masażu. Jakkolwiek wszystkie te neotantryczne masaże podążają za tą samą strukturą ciała, jakby masujemy od mniej ekstatycznych części ciała do bardziej podniecających części ciała, od bardziej zewnętrznych części ciała do bardziej wewnętrznych części ciała i tak samo jak masujemy genitalia, mniej więcej generalnie też według tego samego schematu, mniej więcej, że najpierw od zewnątrz od zewnątrz do wewnątrz i też od mniej podniecających części do bardziej podniecających części, ok? To tak mniej więcej. Tak więc ten schemat ciała będziemy masować najpierw, zaczynamy zawsze od pleców, później masujemy dłonie, ręce. Przepraszam, tu jest dzbanek z wodą i będzie tutaj stały, kto chce, to niech sobie bierze. Macie kubeczki w sumie, bo nie pomyślałem. Może tak od kamery, co nie? Zaraz zobacz, jest w kamerze, czy? Ja nie będę na samą na górę, także spokojnie chyba. Chyba nie. Nie ma. Nie, ja mam tu. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy, tak Wodzianko. Proszę. Dzięki. Wodzianko. Tak więc zaczynamy od pleców, później masujemy ręce, później masujemy pupę, później masujemy tył nóg. Później prosimy osobę, która otrzymuje, o przewrócenie się na plecy i kontynuujemy przód nóg i później, jeśli masujemy kobietę, to masujemy piersi,
sutki zostawiamy na deser i później brzuch. I później masujemy joni, a później głowę i szyję. Okej, to jest ten taki ogólny schemat. Czasami, jeśli kobieta miała ten wypływ emocjonalny, tam wypłakała się, to czasami bardziej jest wskazane, żeby ją przytulić i tam być dla niej tak bardziej na poziomie serca. Więc nie zawsze musimy masować głowę i szyję. Ja będę prowadził te instrukcje, ale jakby wybór zależy do was. Okej. To tyle na temat ogólnego schematu. Jak już będziemy masować joni poprzez, skierujemy tam całą energię z całego masażu i zapytamy się kobiety, czy możemy dotknąć jej joni, a jak nam pozwoli, to wtedy położymy ręce, mówimy piękną modlitwę do joni, do kobiecości i później zaczniemy masaż. Tak jak powiedziałem, masaż zaczynamy bardziej od części zewnętrznych i powoli kierujemy się w części wewnętrzne, bardziej podniecające. Wejdziemy w joni w momencie tej techniki joni mapping. To będzie bardzo, bardzo powolne wejście. Większość kobiet będzie już przygotowana na to. Jeśli po pierwszym kółku na zewnątrz jeszcze nie będą otwarte i gotowe, to wtedy zaczynamy też stymulacje łechtaczki, żeby je podniecić, żeby je otworzyć. No to tak, w skrócie, teraz poszczególe. Tak więc zaczynamy masować te groins, to jest pachwiny, pomiędzy nogami i jakby miednicą. No te miejsce, ja to nazywam underwear line, miejsce bielizny, gdzie bielizna jakby się zwykle kończy. I tak masujemy, co nie, tutaj dosłownie. Czasami będę wam pokazywał, jak mogę, co nie, na sobie, żeby... naciskamy bardzo mocno, żeby poczuć te kości. To nie powinno być bolesne. Kobieta w każdym momencie tego masażu może podnieść rękę i poinstruować, że trochę jest za mocno, trochę lżej. Głównie, jeśli dużo tych ruchów masażu jest od jakby dołu do góry i później zaczynamy znowu od dołu. To jest tak ogólnie, zobaczycie, się powtarza ten jakby schemat. Na przykład w tym ruchu, że dwoma palcami, kciukami naciskamy mocno pachwiny od strony dołu, odbytu, tam gdzieś na tych poziomach. I później po jakimś czasie podnosimy kciuki 1-2 cm wyżej i kontynuujemy takie mocne naciskanie i masowanie. I tak. Możemy jeszcze z naszej perspektywy gasić? I tak, no to jest. Ok? I tak jakby idziemy
dotąd, aż poczujemy tutaj taki ten, to nie jest kość, to jest ścięgno. I no, nie idziemy ponad to ścięgno, tylko jak już poczujemy te ścięgno z powrotem od jakby dołu. I tak sobie kontynuujemy, co nie? Wiesz, masując, naciskając mocno, czując te kości. W tym samym czasie, jak robimy ten masaż kciukami, masujemy tymi trzema albo czteroma palcami. Wręcz jakby czasami u niektórych kobiet możemy się nawet zawiesić na kości łonowej. Masujemy to właśnie ten obszar nad tym miejscem, gdzie włosy łonowe zaczynają rosnąć. Po jakimś czasie was poprowadzę do zaczęcia masowania warg zewnętrznych. Wargi zewnętrzne to, jeśli nie jest to ogolone, to jest ten owłosione ciało na zewnątrz joni. Na początku będziemy je zamykać poprzez trzema palcami, jakby ściśnięcie je razem. Czyli ściskamy je razem i takimi ruchami sobie je masujemy. I wszystko, co jest pomiędzy. I później idziemy 1 cm wyżej i tak samo. Ściskamy i jakby masujemy pomiędzy naszymi palcami. I tak sobie idziemy do poziomu łechtaczki. I z powrotem zaczynamy od dołu. I tak kontynuujemy przez chwilę. Po zamknięciu warg zewnętrznych dwoma palcami, kciukiem i palcem wskazującym łapiemy te ciało warg zewnętrznych i otwieramy je. W tym samym czasie masując krążącymi ruchami kciuków albo palców wskazujących albo obu naraz te ciało warg zewnętrznych. I dalej. Po jakiejś chwili idziemy 1 cm dalej i tak dalej do poziomu łechtaczki i zaczynamy później od dołu i po jakiejś chwili. Słucham? Proszę o uważność. Po jakiejś chwili te wargi zewnętrzne już są otwarte i wtedy prawdopodobnie lewą ręką trzymamy je otwarte. Tak, no, te palce są do góry nogami. I czasami, szczególnie jeśli użyliśmy dużo oleju, to warto jest przycisnąć tak mocniej w kierunku miednicy, żeby one były otwarte. I jak trzymamy je otwarte, to wtedy zaczynamy robić te długie głaski. To są tak zwane głaski kasanowe. Jedna ręka trzyma, żeby stworzyć przestrzeń, a druga głaszcze. Od poziomu łechtaczki do końca joni, do pireneum. I to są te głaski, tak zwane głaski kasanowe. Głaski kasanowe. To co zrobiły go tak bardzo popularnym kochani. To jest, może być mocniejsze, tak jak ze wszystkim. Zaczynamy trochę bardziej delikatnie, ale no, kobieta też ma swoje preferencje. Czasami woli, jak to jest mocniej, tak więc jeśli, ale jak jest coś za mocno, to też no, podnosimy rękę i instruujemy. I tutaj już nie ma góra-dół, tylko góra-dół. Nie, to jest góra-dół, co nie? To jest góra-dół. W trakcie przerwy, to jest bardzo ważne, w
wszyscy sobie pilnikujemy paznokcie, obcinamy paznokcie i robimy tak, żeby no, były najbardziej gładkie, jak się tylko da. Kobiety, przetestujcie, poinstruujcie, jeśli może coś być lepiej, to niech to będzie zrobione lepiej, ok? Nawet jeśli będzie to super zrobione, cały czas, szczególnie też jak jesteśmy w Joni, mamy tą świadomość, że by jak najmniej używać tej paznokciowej części palców, to czyli jak robimy ten głaz, to staramy się, jak idziemy do góry, to żeby nie robić tymi paznokciami, ale jakby starać się opuszkami, nie? W ten sposób masujemy właśnie tą pod ciałem część łechtaczki. Dlatego dla kobiety to może być nowe, piękne doświadczenie. Bardzo ekstetyczne i no, kobiety to uwielbiają. Później możemy zmodyfikować ten głask poprzez slalom. Albo zygzak. Ja wam będę dawał instrukcję, co nie? No i potem będziemy robili coś takiego jak duża Tour de France. Dobrze. Masujemy cały czas ten obszar pomiędzy zewnętrznymi wargami i wewnętrznymi wargami. I takim ruchem zgodnym ze wskazówkami zegara, taką serpentynką, sobie masujemy ten sam obszar wokół wewnętrznych warg. Czyli wokół tego kwiatu, który no i tak sobie krążymy troszeczkę przez jakiś czas. No i przepraszam, przejeżdżamy przez łechtaczkę wtedy, czy raczej nie, unikamy tam? Łechtaczkę jakby omijamy, co okay. Nie wiesz, nie stymulujemy w tym momencie łechtaczki. No to o to pytam. Tam jeśli dotkniemy, ona prawdopodobnie jeszcze jest w kapturku, co nie wiesz, to nie jest problem, ale nie skupiamy się ogólnie z terenem, no. Okej. Teraz zaczynamy masować wargi wewnętrzne. W ten sam sposób mniej więcej jak zewnętrzne, tyle że wargi wewnętrzne są bardziej delikatne, są dużo mniejsze. Tak więc masujemy je tylko dwoma palcami. Też te odległości może nie są co centymetr, ale co pół centymetra. I jakby też delikatnie podchodzimy do nich. Najpierw zamykamy, czyli ściskamy je razem i tymi samymi ruchami okrągłymi masujemy. Później znowu pół centymetru i dalej. I tak po jakimś czasie, dotąd aż dotrzemy do poziomu łychtaczki i zaczynamy z powrotem to samo. W pewnym momencie was poinstruuję o otwieraniu. Po zamknięciu tych warg będziemy otwierać. Czyli delikatnie, dwoma palcami, tymi samymi, z pełną uwagą, nie chcemy tego otworzyć, że aż będzie bolało. Nie widać stąd. No, zasłaniasz się plecami. Tak lepiej? No, może. Ok. No, tak. Masując pomiędzy palcami i jakby otwierając te wewnętrzne wargi, powoli, pół centymetra po pół centymetra, otwieramy punkt po punkcie i tak do poziomu łechtaczki i z powrotem od dołu.
Ok. Potem jak już one są otworzone, znowu preferencyjnie lewą ręką trzymamy je otwarte. Znowu staramy się to robić jakby trochę mocniej, żeby one się tutaj nie ślizgały, jak da radę. I znowu te długie głaski. Od góry do dołu. Po całym kwiecie pionii. Po całym kwiecie wewnętrznych warg. One są bardziej delikatne, czyli zawsze bardziej delikatnie. Jeśli coś jest za mocno, kobieta zawsze może podnieść rękę i poinstruować. No i jeśli jest tam miejsce, bo te wargi są małe, możemy zrobić tą wariację slalomu czy zigzaku. No i później mała Tour de France, czyli trzymamy otwarte i masujemy wokół wejścia do jonii. Też taką serpentynką, delikatnie, powoli. Zgodnie ze wskazówkami zegara. No i sobie tak masujemy. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o wewnętrzne i zewnętrzne wargi. Teraz powiemy cześć do naszej łechtaczki. I to będzie tylko cześć, takie zapoznanie się z łechtaczką i z jej różnymi właściwościami, jakie może lubi, jaki dotyk lubi, jakby rozpoznanie, który jest najlepszy. Tak więc najpierw ściągniemy ten kapturek do dołu i dwoma palcami, kciukiem i wskazującym, ściągamy go w dół i jak go ściągniemy w dół, to wtedy tymi samymi palcami możemy masować, tak ruchami krągłymi, możemy masować tą perełkę, możemy poczuć nawet tą perełkę pod ciałem tego kapturka. Czyli bezpośrednio, pośrednio masujemy już łechtaczkę. Później, po jakiejś chwili, podciągamy ten kapturek w górę, czyli odsłaniamy łechtaczkę, dotąd aż ona się pojawi i wtedy warto jest mieć olej, bo i zaczynamy powoli odkrywać, delikatnie, zaczynamy delikatnie, jak kobieta szczególnie ma może takie preferencje, że naciskaj mi mocniej, to po prostu, albo po prostu też, no czasami powiedzieć co nie, jest, no nie wszystko da się w ten sposób wyrazić, co nie? Jeśli da się, to tak, co nie? A jeśli nie, to... I no, jest dużo ruchów, tych głasków łechtaczki i tak naprawdę każda kobieta ma nie tylko jak twardo, jak miękko, ale też jaki głask. Najbardziej popularnym głaskiem to jest taki w dwie strony, co nie? To jest taki od lewej do prawej. Następnym, najbardziej popularnym, drugim, to jest kółeczko. Czasami jest, ma znaczenie dla niektórych kobiet, w którą stronę jest kółeczko. To one ci powiedzą prawdopodobnie. Następnym, najbardziej popularnym, to jest góra w dół. Przy tym góra w dół, to też jest, możemy łatwo stymulować ten punkt U pomiędzy łechtaczką i cewką moczową. Przepraszam, czy to jest jeden palec, czy dwa palce? Jeden palec. No, ta perełka jest strasznie malutka, co nie?
Można mieć dwa palce i tak dalej, ale no jakby ten no, głask jest głównie wykonany jednym palcem, nie? Jakkolwiek niektóre kobiety robią to trzema palcami, całą ręką, jest okej, okay, nie? Następnym popularnym głaskiem jest, że diagonalnie, po przekątnym, po drugiej przekątnym, to też może mieć znaczenie, co nie? Taki zygzak poziomy, zygzak pionowy, różne wariacje. Tak więc spróbujemy sobie te wszystkie wariacje, nawet jeśli kobieta ma jakieś preferencje, może coś odkryć nowego. Jest to takie jakby powiedzenie, zapoznanie się z łechtaczką i powiedzenie jej cześć i do zobaczenia później. No i idziemy dalej. Teraz będziemy robili ten Yoni Mapak. Jest no, dużo fajnych korzyści z tego, ale chciałbym się skupić w tym momencie na tym, jak to zrobić, a później, jeśli w pytaniach padną te pytania o korzyści, mogę wam wytłumaczyć, ale nie jest to jakby to esencją w tym momencie. Powoli będziemy odkrywać, jak ta joni jest w środku i jakby oswajać każdy punkt powierzchni joni z naszym dotykiem i też jakby badać, gdzie są te punkty ekstatyczne, gdzie są te punkty, gdzie wymaga leczenia, nie? To jest jakby też, jeśli chodzi o profesjonalizm, to jest diagnozowanie joni też. Wyobraźmy sobie zegarek, tarczę zegara i że tu są, tu jest godzina 12, tu jest godzina 3, tu jest godzina 6, tu jest godzina 9. I na początku ten sam obszar na zewnątrz wejścia, nie wchodzimy na początku do środka jeszcze, sobie huśtamy się na godzinie 6. Czyli wykonujemy taki głask pomiędzy godziną 4 i 8 w 6 po środku. Później, jak was poprowadzę, przechodzimy do 9 i głaszczemy, huśtamy się tak tym głaskiem z 9 w centrum, od 7 do 11. Później, jak was poprowadzę, wokół 12, czyli od 10 do 2. Później do trzeciej, wokół trzeciej, od pierwszej do piątej. I później kończymy na godzinie 6, kładziemy palec na godzinę 6 i to jest jakby największy test tego masażu. To jest test dla mężczyzn, czy jesteście jakby tymi uzdrawiaczami, czy będziecie słuchać ego i okej, trzeba wcisnąć palec. To jest test, kiedy właśnie masz słuchać joni, a nie moich instrukcji. Czyli powoli czujesz, czy możesz wejść, czy ona jest otwarta, czy ten palec powoli się wślizguje łatwo, bez żadnej bariery. Jeśli jest jakikolwiek opór, jeśli nie jest to zbyt łatwe, to pozostajesz na zewnątrz, ok?
Jeśli łatwo się wślizguje, to wślizgujesz się tylko następne 2 cm i robimy następny zegarek na pierwszym kręgu. Nie widać, to tam nie ma. Okej. Tam jest. Okej. Dobra. Czyli robimy to samo, ten sam zegarek w pierwszym kręgu. Masujemy ten krąg praktycznie. I tak się huśtamy, znowu na szósty. Jeśli joni nie jest otwarta jeszcze, wtedy zaczynamy stymulowanie łechtaczki. W trakcie joni mapping, jeśli joni jest otwarta, to nie stymulujemy łechtaczki. Ale, by ją otworzyć, zaczynamy stymulować łechtaczkę. Tak jak kobieta chce, w najlepszy sposób, żeby ją podniecić i to ją otworzy na penetrację. Tak więc znowu huśtamy się na tej szóstej, później na dziewiątej, na dwunastej, na trzeciej. Czasami na trzeciej musimy przekręcić pozycję swojej dłoni, bo tak będzie nam wygodniej. No i znowu zaczynamy na godzinie szóstej, kładziemy palec i jak już palec jest trochę w środku, to wtedy prosimy kobietę, żeby nas wciągnęła swoimi mięśniami Kegla. Jeśli kobieta ma mocne te mięśnie Kegla w miarę, możemy mieć mocne, nigdy ich nie trenując. Jeśli kobieta może przetłumaczyć tą instrukcję do ciała, jak to zrobić, to ona może cię wciągnąć do środka. I to jest jakby takie najbardziej piękne i wychodzące z joni zaproszenie. To jest wtedy wiadomo, 1000%, że joni jest gotowa, że cię jakby zaprasza, że cię wciąga, co nie? Jeśli cię wciąga, to nie idziesz cały palec, nie dajesz zasadzać się całemu palcowi do końca, tylko następne 2-3 cm do następnego kręgu. Tak? Poprzez stymulację łechtaczki może ta joni, która na początku była zamknięta, już być otwarta, podniecona i wtedy ta osoba, która musiała robić kółko dodatkowe, może po prostu łatwo się wślizgnąć już teraz. Ok? Jeśli nie, to tak jak powiedziałem. Jeśli spędzimy cały masaż na stymulacji łechtaczki i masowaniu zewnątrz i jakby uhonorowaniu tej jej niegotowości albo gotowości, to naprawdę to będzie odbudowanie zaufania w joni dużo większe niż ten, będziemy się starać wepchnąć ten palc. Ok, czyli następny krąg tak samo. Masujemy, no będę was po kolei według tego schematu was prowadził, tak? Na drugim kręgu, prawdopodobnie, czasami na pierwszym, możemy już poczuć na godzinie 12, około godziny 12, punkt G, czyli tą inną jakby powierzchnię joni, taką bardziej chropowatą. Później... A czy palec ma być tak normalnie, czy będzie Nie, tak
normalnie, co nie wiesz, ten, nie, nie naciskamy za bardzo, po prostu jakby też nie unikamy, nie jakby nie robimy tego lekko, staramy się dotknąć i tak jakby huśtać się na tym, na tej joni, dotknąć ją. Ale też nie zaginamy palców. Nie zaginamy palców, nie naciskamy za specjalnie, co nie? No i tak się huśtamy. Czasami są tylko trzy kręgi i już jesteśmy na tym, na dnie joni. Czyli na trzecim kręgu już możemy poczuć punkt A i poczuć punkt E. Czy to będzie to ostatni krąg, trzeci albo czwarty, to po tym ostatnim kręgu zaczynamy masować tą szyjkę macicy i masujemy ją takimi kolistymi ruchami, po prostu bez naciskania, po prostu delikatne masowanie, ok? Proszę, mam pytanie. Tutaj tak szybko przypomnieć, jak wyczuć ten punkt M? O, właśnie. Tak, to jest tak jak ta pięść, co nie? I no, jest to taka szyjka macicy, która on, ją czujesz, że to jest takie ciało, które idzie, które wraca w kierunku wejścia zwykle, co nie? Okay. Czasami ono może być tak przekierowane w tę stronę, albo w tą, albo w tamtą, co nie? Ale ono tak jakby zawsze w kierunku wejścia z powrotem. No i czujesz, co nie, na taką właśnie, takie kółko, co nie? Tak jak to, jak zaciśniesz pięść, to tak właśnie czuć, co nie? Jak ja to widzę palcami, co nie, to tak, jakbym masował, co nie? Taką jakby dziurkę dodatkowo. Tak, taka dziurka, co nie, tak. Jeśli jest otwarty, może być miękkie i otwarte. Jeśli jest zablokowane, to jest twardy i zamknięty. Jeśli cokolwiek, wszystko co jest bolesne, szczególnie jest taki ból bardziej wyolbrzymiony ból, to znaczy, że no, trzeba to wyleczyć, co nie? Że coś tam, jakaś emocja, jakiś ból jest i no, wciskanie palców tam do środka nie jest skazane, prawdopodobnie jest bolesne, może być bolesne, tak więc tak, ale ogólnie samo to często punkt M jest, no, musi być wyleczony, co nie? Te emocje też często w tych punktach to są najbardziej orgazmiczne punkty, ale to są też najbardziej punkty, gdzie te emocje są zamrożone, czyli muszą być uwolnić, muszą być uwolnione. Na tym punkcie M też to takie... Tak, tak, nie, na punkcie M po prostu masujemy te kółeczko sobie tak, takim kółeczkiem, okrągłymi ruchami. Ok? Jedno pytanie. Czy jest różnica między tym, czy masaż wykonuje kobieta, czy mężczyzna? Jest duża różnica, ale tak, to nie jest palące pytanie w tym momencie. Proszę. Aha. Ten. A punkt E i A jak wyczuć? Jak w anatomii? To tylko poprzez reakcję kobiety. Aha, albo okay. Poprzez jej odczucie. Jeśli czuje, że tak, masuj mnie tam, co nie, to ona, aha, czuje to, aha, że pod palcem nic nie tam jest ekstaza, co nie. Ja mam pytanie. Tak? Czy jeżeli się masuje i w którymś momencie jest, bo jak są tam mięśnie, tak, to one nie wiem, w których momentach mogą być mocno zaciśnięte, wtedy masowanie tego miejsca, no tak jak normalnie na masażu jest, no to one czasem są po prostu, no, jest przyciśnięcie i może się pojawić coś takiego jak ból albo takie wyciśnięcie z pięcia. I teraz moje pytanie, jak na przykład ja jako kobieta mogę rozróżnić, czy to jest ok, czy to już jest za bardzo? Czy jest, czy to, nie wiem. Mhm. Tak, to nie wiem, będę o tym tłumaczył, co nie? Będzie. Okej.
To jest na temat Yoni Mapping. Później będziemy pod Yoni Mapping, jeśli mniej więcej wszyscy skończą. Dam tym osobom, które potrzebowały na jeden więcej krąg, albo które mają te cztery kręgi, a nie trzy, na ekstra krąg. Jeśli sobie pomasujesz w tym momencie, jeśli skończyłeś wcześniej niż cała ta grupa, to możesz dłużej spędzić na masowaniu punktu M, albo możesz wtedy też masować jakby całą joni dalej, ok? W pewnym momencie was poproszę, żeby zacząć masować punkt G. Cień nam się trochę kończy tutaj. I tak się robi mało komfortowo. Ale możesz tutaj sobie. No, ja mam takie pytanie, czy po przerwie moglibyśmy jednak kontynuować wewnątrz, bo ja mam mocną alergię tak. I jest mi bardzo ciężko. Ale po przerwie to jakby już będziemy praktykę w środku, tak. Zdecydowanie. Nie wiem, jak możemy ci jakoś pomóc, to ja nie wiem. Może na krześle powinnaś siedzieć, a nie na trawie. O. Znaczy, bo w tym momencie dociągasz wszystko z ziemi. Może maseczkę ubiorę. Serio, po prostu. Nie, no może potem. Za blisko trawy. Sobie usiądę, nie? No. Myślę, że będzie okej. Okej. Jeszcze raz? Przed chwilą wzięłam, no już to było. Jak chcesz widzieć? Czekaj, czego? Dobra. To był Yoni Mapping. Część tego masażu Yoni Mapping. Tak jak powiedziałem, później może wam wytłumaczę, jak będzie więcej czasu, to nie, jak się nie pośpicie tutaj. Wytłumaczę wam o jakby korzyściach. To może być metoda stosowana jako masaż sam w sobie. Jest to uczone i stosowane jako odrębna technika. Tak jak polecam, szczególnie parę. Okej. Po Yoni Mapping będziemy masować punkt G. Punkt G masujemy takimi ruchami. Chodź. Się przenosimy do tego też tak powoli tymi strefami, czy tak z ostatniej po prostu? Do... Nie, tak już, jak już Yoni jest otwarta, praktycznie to jest, ten Yoni Mapping to jest bardzo powolne jakby wejście w Yoni z uchronowaniem jej całkowicie. Po tym uchronowaniu zwykle no, ona jest całkiem otwarta, możemy sobie przejść po prostu od razu do punktu G i zacząć go masować. Jak skończymy Yoni Mapping, zaczynamy pracować bardzo z łechtaczką. Staramy się cały czas utrzymać kobietę na wysokim podnieceniu. Wręcz bym powiedział blisko powrotu, punktu bez powrotu. Kobieta cały czas nam pokazuje gestami, czy pianem, czy pianinem, czy podnoszącą ręką, jeśli się zbliża zbyt bardzo. Jakby no, intencją tantry jest właśnie nie wytracenie tej energii. Chcę, żebyśmy wszyscy poszanowali tą energię, tym bardziej, że jeśli wytracimy tą energię, to cały ten masaż ciała i wszystko, co staraliśmy się zbudować, to no, jest game over często i no, odbudowywanie na jednej sesji tej energii to nie jest zbyt skuteczne. Chyba, że się zachce siku, no to puszcza kobieta, tak? Aha, nie, no to wszystkie inne orgazmy jak najbardziej. Orgazm łechteczkowy. Po prostu robimy pracę z wdechem. Use it, don't lose it, ok?
Czyli jednocześnie będzie stymulowany i punkt G, i łapczaczka. Tak, cały czas jak najbardziej, co nie? Tylko, czyli jest tak, co nie? Bo mamy ten sam zwolń z powodu podniecenia. Jeśli kobieta jest w totalnej ekstazie, to wiadomo, że podnosi tą rękę, bo się zbliża do punktu bez powrotu. Wtedy przestajemy jakąkolwiek stymulację łechtaczki. Na początku, szczególnie żeby dowiedzieć się, jak ona się czuje i tak dalej, jak to odczuwa, jak sobie z tym radzi, proponowałbym zaprzestanie jakiejkolwiek stymulacji bo jeśli stymulujemy punkt G, to jakby odbieramy energię, ekstazę jakby z tego łechtaczkowego orgazmu do orgazmu G. Jednak samo stymulacja punktu G może być dla kobiety tak podniecająca, że może jednak ją zepchnąć z tego punktu bez powrotu, ok? Tak samo ogólnie, jeśli kobieta nie jest jeszcze tak blisko tego punktu bez powrotu, możemy wykonywać głaski w kierunku głowy, żeby skierować ten nadmiar energii, ekstazy w genitaliach, w łechtaczce, do innych części ciała. Jednak sam głask, sam dotyk może być dla kobiety w tym momencie też bardzo podniecający i też może ją zepchnąć z punktu bez powrotu. Dlatego robimy ten głask energetycznie tylko wtedy. I staramy się jakby nie stymulować. Szczególnie jeśli kobieta jest bardzo podniecona, podnosi rękę tak, co nie? No i jakby czytamy to, co ona czuje. Jeśli zbliża się do tego powrotu, jej oddech jest bardziej szybki, zaczynam ruszać biodrami, jest coraz bardziej podniecona, co nie? Takie pytanie to szybkie. Czy kobieta w tym czasie też ma zaciskać się właśnie pireneum i po prostu przekierowywać tą energię, czy po prostu całkowicie się jakby, czy też ma aktywnie działać z tym podnoszeniem energii, czy po prostu jakby całkowicie to jest, nie? To jest jakby, bo proponuję, co nie? Żebyście sobie to wyeksperymentowały trochę nie tak za blisko punktu bez powrotu, a trochę wcześniej niż za późno, bo czasami jeśli zaciskacie ten mięsień Kegla, to jakby zaciskacie joni i ten palec czy lingam w innej sytuacji, on się staje bardziej, bardziej go czujesz i jakby to też może być bardzo podniecające, co nie? Tak więc nawet jeśli wystrzeliwujesz tą energię, to jest tam też jakieś ryzyko, że coś innego cię zepchnie, co nie? To jest jakby też nauka o tym wszystkim, co nie? To jest jakby ta sztuka kochania, co nie? I sztuka tego masażu, co nie? Żeby te wszystkie niuanse wyczuć, być w tej komunikacji, nie? Ale zwykle to płynie sobie bardzo ładnie, nie ma w tym żadnego problemu. Jest bardzo rzadko, żeby na moich warsztatach zdarzyło się, że czy mężczyzna ma wytrysk, czy kobieta ma ten, bo jest jakby ta świadomość i po prostu jakby ludzie tego szanują i wszystko płynie sobie ładnie. Tak więc, bo mówiłeś, żeby przestać masować tą łechtaczkę i że lepiej punkt G też, ale mi się wydawało, że stymulować ten punkt G, to był ten organ, to chodziło. Tak, tak, oczywiście. Tylko że tak jak mówiłem, że czasami co nie, bo jak głaskamy tak, to mamy tą intencję przeniesienia energii z tego łechtaczkowego do
innych części ciała, ale sam dotyk jest podniecający dla kobiety, tak samo jak stymulacja punktu G jest też podniecająca do kobiety i też może jakby w momencie, kiedy jest na krawędzi, zepchnąć ją z tej krawędzi. Na początku proponuję przestać i wybadać, jak to jest, nie? Z czasem, tak, jak najbardziej. Jeśli kobieta czuje się pewnie, to jest tak, jak mówisz, że stymulacja punktu G odbiera ten i może pomóc nawet być, pełnić rolę zamiast robienia tej metody, ściąganie tej energii do punktu G, ok? Do tego orgazmu, który no, się nie kończy. Ale na początku powoli, co nie? Wybadajmy to i jakby no, bądźmy uważni, ostrożni z tym wszystkim. Jeszcze jedna rzecz, czyli jak zaczynamy stymulować ten punkt G, to stymulujemy punkt G, czy cały czas jakby jednocześnie skupiamy się tylko na punkcie G, czy też na łechtaczce jednocześnie, bo to tak jednocześnie, jednocześnie, jedną ręką masujemy cały czas łechtaczkę, żeby utrzymać kobietę na wysokim poziomie ekstazy, a drugą ręką cały czas stymulujemy punkt G. Czasami jak kobieta jest otwarta, często jest otwarta, możemy wsadzić drugi palec i wtedy robić to takim galop do góry nogami, ruchami. Da się to robić jedną ręką, czyli opuszkiem palca, tak, i kciukiem. Tak, też można robić, stymulować punkt G i kciukiem masować łechtaczkę jedną ręką też. Także też dopuszczam, żeby kobieta pokazała, nie w taki agresywny sposób, bo jest to proces dla was obojga i jesteśmy bardzo wrażliwi, ale jakby pokazała, jak chce być stymulowana łechtaczkę. Czasami dopuszczam, by kobieta stymulowała łechtaczkę sama. Bierze jej to jakby uwagę i jakby część doświadczenia, ale czasami kobiety tak wolą. I no jakby daje to łatwiejsze zadanie dla mężczyzn, bo mogą się wtedy skupić i też pracują tylko na punkcie G, a kobieta jakby już dba o siebie, że okej, teraz przestaje na chwilę i no. To pomaga. Ja mam takie pytanie. Ale to tak nie jest to najlepsze. Znaczy pytanie, a? Bardziej tak, że ja sobie tak myślę i też może to skonsultuję, no że właśnie ja na przykład jak mam stymulowaną łechtaczkę, to trafię dość bardzo szybko ten pierwszy orgazm. I na przykład ja uważam, że właśnie ta łechtaczka albo że tylko bardzo delikatnie i bardzo trochę, żeby po prostu bardziej skupić na tym punkcie G, którego jakby... Mniej się czuję, tak? I myślę, że to chyba też jest jakby okej rozwiązanie w takiej sytuacji, kiedy na przykład bardzo łatwo można dojść do tego łechtaczkowego. Jak najbardziej, tak? Co nie? Jak najbardziej. Właśnie takie niuanse, indywidualność. Mówimy naszemu partnerowi, który prawdopodobnie w tym wypadku wie. Po prostu dostosowujemy się, co nie? I no... chodzi o to, co nie, że być jakby na tym poziomie podniecenia i jeśli troszeczkę wystarczy i później jesteś już podniecona i to sobie płynie, to samostymulacja punktu G, bycie w joni, bycie w bliskości, to już może być wystarczająco, że jesteś na tym wysokim punkcie podniecenia i łechtaczka może właśnie zepchnąć się z tej krawędzi. Tak więc no, w jakiejkolwiek sytuacji dbajmy o to, żeby się nie zepchnąć, co nie? Tak, co nie? Nie musimy cały czas,
wręcz, no, szczególnie jeśli nas to zepchnie, co nie? Tak więc... Czy sama stymulacja tego punktu G jest w stanie nas zepchnąć, czy to zawsze będzie orgazm? Nie, nie, ogólnie możecie sobie odkryć z czasem, że stymulacja punktu G wcale was nie spycha, a wręcz pomaga wam nie być zepchnięte. Tylko musicie jakby to trochę odkryć i zbadać, bo czasami może właśnie no, być też podniecające, ok? Sobie to zbadacie i zobaczycie, jak to u was działa, co nie? Tak, masujemy cały czas punkt G. Masujemy łechtaczkę i jeśli no, ten punkt G ogólnie może być poczuty jako takie oparzenie, jako coś takiego irytującego, ból, co nie? Taki i to jest taki no, zwykle wyolbrzymiony ból, co nie? Tak jakby ci ktoś palec w rany prawie wsadzał, co nie? Nadwrażliwość, no, nadwrażliwość, co nie? Dla mnie takie skupienie się w tym miejscu jest raczej nieprzyjemne. No tak, co nie? Dlatego jakby mamy te ręce, żeby pokazać i tu jest bardzo ważne, co nie? Żeby prowadzić naszych mężczyzn w tym procesie. Jeśli podnosisz rękę i masz taką, no, przechodzisz proces, to wiadomo, że podnosisz tą rękę ze względu na, bo przechodzisz proces i w tym momencie znaczy, że zwolni, czyli zwolni stymulację nie łechtaczki, ale stymulację punktu G. Zależenie jest takie, że kiedyś on będzie jakby wyłącznie przyjemny. Tylko będzie przyjemny. To jest właśnie cel dzisiejszego dnia, co nie? Że będzie tylko przyjemny, co nie? Ja wam życzę szczerze tego właśnie, do tego dążymy, co nie? Wtedy, kiedy podnosi tak rękę, zwalniamy. Robimy te głaski bardziej miękkie. I w tym momencie masujemy jak najbardziej łechtaczkę, żeby wzbudzić więcej podniecenia. Im więcej podniecenia, im więcej ekstazy, tym łatwiej kobiecie przejść przez ten ból. To jest to samo, co jest w tych orgazmicznych porodach. Kobieta czuje ekstazę i jest w stanie urodzić dziecko i mieć najlepszy orgazm w swoim życiu czasami. Bo skupia się na ekstazie zamiast na bólu, co nie? Tak samo tutaj. Im więcej ekstazy, czasami tą ekstazę możesz czuć już w punkcie G. Skupiaj się na tej ekstazie. Im więcej ekstazy czujesz, tym łatwiej ci przejść przez ten ból. Ten ból może triggerować ten wypływ emocji. Ten wypływ emocji może zdarzyć się bez